Witamy wszystkich w sobotę 17 sierpnia 2019 roku. Dzisiaj jademy w kierunku Starej Wsi i kościoła świętej Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach. Ma być z nami proboszcz z Miliardowicz. No i oczywiście pewnie stała ekipa, nie? Ludzi. Dosyć sporo wody w wałówce, no. Wałówka to jest ten ciek, który tutaj widać po prawej stronie. Generalnie rzecz biorąc, według nazw geograficznych, to nie jest wałówka, tylko borówka. Ale tutaj tak lokalnie się przyjęło nazwa wałówka. W Częstochowie z nimi byłem teraz w weekend, kurczę. Znaczy nie było go. Tam za niego ktoś inny pojechał, ale fajnie trafiło, kurczę, pogoda super. Tam pierwszy dzień, jak żeśmy dojeżdżali do Częstochowy, bo ja bezpośrednio jechałem do Częstochowy, no to trochę nas tam zlało, ale tak to super była pogoda. KS Multi Spedytor, a my się zbliżamy do najstarszej części tego miasta. Po prawej stronie będzie Pałac Kotulińskich, a po lewej stronie ruiny dawnego spichlerza Wilczków. Dokładnie. O, wieża w remoncie. Najstarszy kościół w Czechowicach-Dziedzicach. W całej gminie. Nawet 200 km.
O, graniczna, to koło mnie jest taka ulica. No. Ale fajnie, fajnie Skrzyczne widać. Zjadę pierwszy? Wiecie, co zrobić, nie? Ale tu chcę. Dobra, jak obróćcie się w moją stronę, ty to mam zrobię. Tak trochę w boku. Ale to pod słońce nie za bardzo będzie. Wejdzie. Mówię, że koło ciebie staną, zdjęcia zrobić? W przyszłości będę się chwalił, bo mistrzyni zrobiłem zdjęcie. Tak. Takie zdjęcie będzie duże pieniądze ma. No. A tam, Józek, w Częstowie, tam gdzie my spali u sióstr, nie? To tam po drugiej stronie jest ta knajpeczka taka, nie? Te no piwa regionalne. Opie, siedzimy, siedzimy, a tu chłopie gościu wyciąga z Szurkowskim z tym zdjęcia na telefonie, opie, szok! Opie, no. No wiecie, jak zaczął walić zdjęcia. Auta jedzie. Uwaga! Przepuśćmy go. Jadą, gdzie pojedzie. Oczywiście, że to.
troszeczkę. Uwaga, samo. Scholarki z dzisiejszej Belgii, z kraju Beneluxu, czy to byli Niemcy, najprawdopodobniej Bawarczycy, bo język został zachowany, tylko że oni tu przyszli, założyli osadę, nową wioskę, parafię, bo sobie ludzie w ten czas, w XIII wieku, to byli wszystko chrześcijanie, nie było jeszcze rozwabu, rozwabu na wschodzie, ale tutaj na wschód jest daleko stąd. No więc zakładali parafię, założyli parafię i przeszli dalej. Śląska i Małopolski.
fajne miejsce. Tu raczej ludzie od tego miejsca powinni uciekać, bo tu skarbówka jest. No, no. Do drugiej terminy. Jakiegoś czasu nie mogę nic wspólnego. Ale bywało już nie. No. Oj, bywało. Dziękujemy. Jakie prowadzi prywatną działalność. O kurczę. Tutaj stąd ruszaliśmy do Częstochowy. Dokładnie tydzień temu. Tutaj pan ma identyczny rower jak ja miałem przez 18 lat. Ty miałeś 18 lat jeździłem. Dalej jeździ, dalej jest sprawny, ale 3 kraje przejechał. I takie wyprawy po ponad 100 km. No i tak by tego. Ja mam koła wymienione, bo to kolego to był syna rower. A to ja też koła wymieniałem, bo do Częstochowy jechałem pierwszy raz i mi spawy pękły.
mnie tam się geodeci kręcą teraz na Zacisznej. Kanalizację będą robić. Super. No, to 400 km w tym tygodniu. Ale 260 to Częstochowa była. Tak. Dokładnie spod naszego kościoła na same wały jasnogórskie jest 130 km. Tak. Wypoczynku, proszę księdza. No, oby tak było. Pogody. Pogoda zawsze jest. Ja również dziękuję. O, płaski teren cały czas. Nie ma jednej. No, chyba jest pociągiem do Wisły. No, możemy się tu o 9 spotkać. Trasa marzenie wręcz. No, to jest łatwiej jak dzisiaj. Super, 45 km. Ja myślałem, jakbym przez tam jechali, przez, to na stronie kościelnej już jest relacja z Częstochowy. Tak? Tylko film jest już na tym na internecie, ale jeszcze u mnie na stronie nie ma. No to dobra. No, dzięki. No, dziękuję, do widzenia. Zakończyło się to nasze dzisiejsze realizowanie, 45 km dotychczas. No to taka lokalna wycieczka, można powiedzieć. Ja już wszystkim też dziękuję za uwagę, za to, że oglądaliście, i polecam oczywiście wspomnianą relację z Częstochowy na kanale YouTube Roba25, rowerowo-narciarski świat. Link do tej relacji znajdziecie pod tym filmem. Tradycyjnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może subskrybować kanał bądź też dać jakąś tam łapę w górę. To jest taki standard, co zawsze youtuberzy mówią pod koniec filmu. Można by powiedzieć, że niektórzy wręcz nauczyli się takich regułek już.
ale jak ktoś oglądał filmy, no to zawsze jest bardzo miło. Szczególnie jest miło, jak robią to ludzie tu z Tera, czyli z Ligoty. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie.